Prawdziwą przyjemnością prezentuję Państwu moduł płytek, który jest częścią bezpłatnej biblioteki Archiclubu z pomocnymi narzędziami dla użytkowników Archicada. Narzędzie to służy do projektowania płytek i innych układzin, przede wszystkim w projektach wnętrz, ale pozwala również uzupełnić narzędzia programu podczas projektowania elewacji czy innych powtarzalnych elementów budowlanych. Posługując się naszym obiektem w łatwy sposób można wymodelować trójwymiarowe obiekty o dowolnym stopniu skomplikowania. Narzędzie posiada niezbędne parametry dla definiowania rozmiaru oraz wykończeń, również losowych, płytki i fugi dla najpopularniejszych układów prostokątnych, aż po skomplikowane układy w wiodełkę czy płytek z przesunięciem. Płytki instalujemy w projekcie poprzez menedżera bibliotek, gdzie należy umieścić aktualną wersję biblioteki. Układy wstawiamy metodami standardowymi dla obiektów. Specjalne parametry pozwalają umieścić zestaw na podłodze, ścianie lub suficie, a w razie potrzeby również pod dowolnie wybranym kątem. Obrys wielokąta tak wstawionych układów można zmieniać, korzystając ze specjalnych punktów aktywnych. W ten sposób łatwo dostosowujemy wstawiane płytki do wybranej powierzchni, z uwzględnieniem wszystkich załamań krawędzi, również łukowych. Modyfikację obrysu można przeprowadzać zarówno w oknie 3D, jak i na rzucie, czy w oknach przekrojów, elewacji lub rozwinięć ścian. Pozwala to w każdej chwili szybko dostosować obiekt do zmieniającej się geometrii modelu. Obiekt posiada również dwa sposoby na wykonanie dowolnej ilości otworów bez konieczności używania operacji bryłowych Archicada. W tym celu na powierzchni układu płytek umieszczamy specjalny operator i dostosowujemy jego kształt do potrzebnego otworu lub podczas szczegółowej edycji ukrywamy dowolną wybraną płytkę układu. W dowolnym momencie pracy nad układami płytek można wprowadzać zmiany zarówno w rozmiarach płytek czy włók, jak i wybranych wykończeń z teksturami oraz zamieniać typ wybranego układu na dowolny inny. Dzięki elastyczności narzędzia można poświęcić się pracy projektowej i testować wiele opcji bez utraty wydajności. Bardzo ciekawą, a zarazem unikalną funkcją jest możliwość losowego wyboru spośród kilkunastu ustalonych wykończeń. Dzięki temu projektowany układ może być absolutnie niepowtarzalny z zachowaniem pełnej kontroli nad poszczególnymi elementami składowymi. Inną, wyjątkową funkcjonalnością jest możliwość definiowania wykończeń dla poziomych lub pionowych linii płytek. Również losowo i również z zachowaniem kontroli nad pojedynczymi elementami składowymi. Dzięki tym rozwiązaniom można wykonać każdy, nawet najbardziej skomplikowany wzór w ramach wybranego układu. Jeżeli nasze zadanie projektowe wymaga przygotowania unikalnego lub skomplikowanego wzoru płytek, to wykonamy je z łatwością, korzystając z opcji profilu. Otwierając okno menedżera profili, rysujemy wybrany powtarzalny fragment układu po prostu za pomocą wypełnień. Tworząc powtarzający się wzór, musimy korzystać z wypełnień opartych na wcześniej przygotowanych materiałach budowlanych, które będą zawierały również definicje używanych tekstur. Osobno określamy elementy płytek oraz fug. Tak zapisany wzór możemy wykorzystać w układzie płytek opartym na profilach Kolejną wyjątkową funkcjonalnością modułu płytek jest obsługa własnych elementów 3D. Ta funkcjonalność przyda się m.in. przy wykonywaniu układzin z lameli, paneli 3D, własnych dachówek, gątów, paneli na elewację układów cegieł czy modelu układu kostki brukowej. Przykładowo, korzystając z tej funkcjonalności, łatwo przygotujemy trójwymiarowy model ażurowej ścianki z cegieł, co innymi metodami w archikadzie jest trudne do wykonania. Do przygotowania takiego układu potrzebny będzie model 3D, powtarzalnego fragmentu zestawu, który nawet nie musi zostać wymodelowany w prostokącie. Obiekt Moduł Płytek zawiera wiele, wiele innych opcji i możliwości, które pozwolą na wykonanie rozbudowanych układów elementów. Przy okazji serdecznie zapraszam do udziału w cyklicznych warsztatach poświęconych narzędziom z biblioteki Archiklubu, na których zarówno demonstrujemy działanie rozwiązań, jak i odpowiadamy na pojawiające się pytania.